Cześć Wam, chciałbym Wam zaprezentować świeży temat w moim gospodarstwie, a mianowicie uprawę szpalerową porzeczki czerwonej, odmiana Rowada. Porzeczka ta cechuje się bardzo, czy bardzo podobno długimi gronami, co jest mile widziane przy uprawie deserowej. W Polsce nie ma zbyt wielu upraw tego typu. Ja jestem również laikiem w tej dziedzinie, ale w holenderskich czasopismach i w różnych artykułach co nieco się dowiedziałem na ten temat. No i spróbowałem, założyłem niewielki areał, ale około 10 arów. Sadzonki musiałem kupić, ponieważ nie posiadałem tej odmiany. Zobaczymy. No. Pączki przy tej uprawie należy oberwać na wysokości 40 cm na samym początku rozwoju. Zostaje tylko góra. Prowadzimy porzeczkę do wysokości 2-2,5 metra. Zbiór oczywiście ręczny. Podobno cena jest atrakcyjna. Bez względu na aktualną cenę, jaka jest na rynku przy zbiorze mechanicznym. Dlatego spróbuję mały areał. Koszt dość duży, bo założenie plantacji od zera, 10 arów oczywiście, to koszt około 6,5 tysiąca złotych. Oczywiście licząc wszystkie materiały i materiał szkółkarski. Dzięki wielkie i śledźcie w przyszłości, powiem Wam więcej, jak to wszystko wyszło i czy się opłacało.